ty tutaj robisz? Chodź do mnie, pogramy na komputerze. Zobaczysz, jakie nowe gry dostałem pod choinkę. A jest tam coś o Jezusie i o Jego narodzeniu? Nie, takimi sprawami to już się nie zajmuję. To stało się tak dawno, 2000 lat temu. Ja uważam, że najważniejsze jest choinka i prezenty pod nią. O ile wszyscy mają te prezenty i mogą je dać? Czy rozdaje się miłość Boga? Dziwnie mówisz, tak nie na dzisiejsze czasy. Wiesz, powiem ci tak na ucho, że nie jestem taki z religii. To takie oderwane od rzeczywistości. Szkoda, religia to nauka o Bogu, o czymś najważniejszym w życiu. Chcesz, to opowiem ci o tamtych pięknych czasach. Dobrze, lubię słuchać. Opowiedz mi o czymś nadzwyczajnym. Opowiemy wam coś ciekawego, co nam podają księgi natchnione o losach rodu ludzkiego. Bóg w Trójcy jeden stworzył świat cały potęgą swej wszechmocności, a stworzył wszystko dla swej chwały, powołał wszystko z nicości. Stworzył rozumne takie stworzenia, by wiecznie szczęśliwe były i za przyrody całe istnienie Stwórcę swego wielbiły. Lecz pierwsi ludzie, Adam i Ewa, mimo Bożego zakazu, spożyli owoc z rajskiego drzewa i raj stracili od razu. Mijały wieków długie tysiące, ich nie mógł ludzi ratować, nie pomagały młode gorące, by Bóg chciał winę darować. Wreszcie zlitował się Bóg nad światem i posłał swojego Syna, ażeby stał się dla ludzi bratem, rodząc się jako dziecina. Potem nauczał, jak żyć potrzeba i grzech Adama naprawił i nam otworzył bramę do nieba, by śmiercią swoją nas zbawić. Każdy więc musi Bogu dziękować, gdy Jezus w łóżku się rodzi. Musi się cieszyć, musi radować, kiedy to święto nadchodzi. Dziś tajemnicę tę rozważamy i dzieciom teczku pies zaśpiewamy. Dróg noc leci, szyn, moc się rozchodzi.
nadchodzi, a będzie zimno, wietrzyk mocno chłodzi. Chciałbym choć małe ognisko rozniecić, a tu drewienka ani nie poświęcić. Wszystkie drewienka wczoraj pozbierali, gdy na południe strawę gotowali. Gdzie Marek został? Pobiegł do miasta, a ja tu muszę myśleć o wieczerzy. Dzisiaj w Betlejem wszyscy za wskazem. Starosty przyszli za mnie, zaś razem powitać dziećmi. Ale wszystko co święte, proszę o nocleg. Wszystko już zajęte, gospody, domy, żaden kącik próżny. Błagam miejsca, ja żebrak jałmużny. Późny już wieczór, a Barek nie przyszedł. Co się stało? Toć niedawno wyszedł, w mieście moc obcych pewnie się zagapił. Zwyczajny dzieciak w drogę się nie kwapił. Jeżeli głodny, mamy chleba dużo. Jedz i masło, jedz, niechaj ci służy. Niegodziwy, oskarż go, o Boże, a matka nasza stara już chodzić nie może. Co matce naszej, Boże, co się stało? Choć gadaj, chłopcze! Nieszczęście małżeństwa nie mogło i łakomy Barnaba bez Boga w sercu, nie bacząc, że słaba, wyrzucił matkę izby, gdzie mieszkała. Bogu nadzieja zysku połachtała, wynajął izby obcym przybyłym z daleka, co ich tak wiele za podpisem czeka. A z matką co się stało? No powiedz przecie! Bo dobrzy ludzie są jeszcze na świecie, matkę do Bory zabrałem do siebie. Niechaj zapłaci Bóg wszechmogący w niebie. Chodź na wieczerze. Masz chleb? Zapomniałem. Tak wierzcie z mego, proszę, sercem całym. Oj, ciężkie czasy nastały na świecie. Pierwszy mobina, po łatkach smycie. Jak swych niewolników nie powiela. Każdy starosta na swoją rękę zdziela. A tenże zapis, potrzebna to sprawa? Żeby do każdy w mieście rodu starał te ludu rzesze pod zimową porą. Muszą i z domu, czy zdrowe, czy chore, biednych, bogatych, wszystkich będzie ona, mieć ziemianina, mieczem uzbrojona. Nie dość nieszczęścia i smutnej niedoli dla Izraela, że jęczy w niewoli. Są jeszcze tacy, co schlebiają wrogą. Rozpuście służą Rzymianom i Bogom. O ci nie pomni, Mojżesza zakonu, trafią lud wierny do krwi i do złomu. Mesjasza ojcom obiecał przed wieki Bóg poprzez proroków, ale od daleki. Dosyć już wreszcie naszych łez i bóli. Czas by nas babca wybawił z nieba. Gdym przed tygodniem był w Jerozolimie, mówił mi rabbi, co z nauki słynie, że się proroctwa wypełniają święte, berło od Judy zostało odjęte i 70 tygodni Daniela też już ubiegło od czasu niewiela. Inne też jeszcze znaki się spełniają i nam ludziom prostym wciąż się objawiają. O gdyby prawda była... Ale był też Mesjasz. Któż wie, któż przeczuje, już między nami może się znajduje. O gdyby prawda były twoje słowa, pochwalą byłbym na wieki Jehowa. Ale nie wierzę, żeby między nami byłby Zbawiciel, przecież bez znakami. Jakimi przyjście swoimi oznajmował? Nie w tajemnicy majestat swój chował. Już by go cały naród znał i chwalił. O nie, Mesjasz jeszcze się nie zjawił. To w każdym razie przyjdzie niedaleko. Musi się okazać, że niedaleko czeka naród żydowski ufny w boskie słowa, bo Bogiem prawdy jest święty Bóg. Jak przyjdzie Mesjasz, zaraz dom przystanę, najmniejszy żołnierzem się stanę. Precz wygnamy starostów i króla Heroda! Królem zostanie Mesjasz! No to chłopcy, zgoda! Jedyna nadzieja jest Mesjaszu! On lud swój zbawi, on nas oswobodzi. Ramienia obcym dźwignie i zjednoczy. A teraz o spoczynku trzeba myśleć naszym,
Poczułem zmęczony, na nogach się chwieje. Kto dziś pierwszą straż trzyma? Twój Jurek z Maciejem. O pierwszym pianiu kurów zbudź cię znów nie jędrusia, dziwny spoczynku sprawiona dusza. Dobranoc. Daj spokój, bo ze snu pobudził wystarczę. Długi czas marzyli, niechaj, że się sreb pokrzepią. I kogut też już może zatnąć każdej chwili. I wyspać pójdziemy, dziś to dziś dotkliwe.